Cześć wszystkim, z tej strony BigLoad i zagramy sobie Farming Simulator 19. Jestem właśnie w tej całej ropie po to, żeby, znaczy w ropie Panterze chyba 2, tak dokładnie, tak to się nazywa. Bo właśnie wszedłem w tej chwili do gry i muszę sobie odpalić te sprzęty, które mają jeszcze pracować. I jak widzicie, jedno pole jest już całe zebrane, drugie jest powiedzmy gdzieś w połowie, może troszkę za połową już. I zobaczcie na zegar, która jest godzina w grze oczywiście. Jest 17. Specjalnie przed odcinkiem sprawdzałem i skończyłem koło 9 jakoś. Po 9 parę minut farmingowskich godzin oczywiście wcześniejszą rozgrywkę. I w międzyczasie grałem i tak naprawdę jedyne co robiłem, to odwoziłem te buraki do silosa. I jak widzicie, jest to bardzo czasochłonne. Oczywiście nie powiem, że robiłem to cały czas, bo gra sobie gdzieś tam w trakcie szła, ja robiłem inne rzeczy, dlatego trochę więcej czasu to zajęło. Aczkolwiek tak czy siak mega, mega dużo czasu to zajmuje. Więc jest to już, wiem, że jest to opłacalne, aczkolwiek czasu to jednak trochę zajmuje, ale o tym będziemy rozmawiać chyba już w następnym odcinku, chociaż w tym tego nie skończę robić. Nie sądziłem, że aż tyle czasu, ale dzisiaj mówię cały czas dużo czasu. No cóż, czas jest taki, jaki jest. No, dobra, koniec. Przechodzimy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Tu jest siewniczek, który już chyba skończył swoją pracę dokładnie. Możemy nim przejechać. Nie, nie możemy. Tak właśnie, bo tu jest trochę rzeczy do roboty. Zobaczcie na tą starą, która tam stoi. Dokładnie o tym myślę. I co tu mamy? Mamy tutaj taki mały, stary pług, który jest od początku farminga tak naprawdę. A dlaczego działamy czymś takim małym, jeżeli możemy mieć coś większego? Więc przejdźmy szybko do sklepu. Wejdźmy sobie tutaj w kategorię pługi i kupujemy sobie Lemkena, czy jak tam to można sobie przeczytać, używając jakiejś zagranicznej. Natomiast nie wiem sobie, co to z jakiej to jest kraju. Jakiś tak tutaj kompan... No nie wiem, no nie wiem, nie mam pojęcia, więc nie będę się wypowiadać na ten temat. Więc po prostu go kupię i tyle. Dlaczego jego, jak mówiłem w ostatnim odcinku, nie chcę kupować takich rzeczy, które już były w 17, jeżeli się nie będę do tego zmuszony. No, ta sytuacja wymaga tego, że muszę. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie te wcześniejsze. Tu jest bardzo małe, ma 2 metry, właśnie go w sumie używam w tej chwili. Ten ma 2,5. Kolejny z kolei ma 6, ale ma dużo większe zapotrzebowanie na konie mechaniczne, których w tej chwili nie jestem w stanie jeszcze dostarczyć. A po drugie, czekajcie, tego czy tego? Nie, tego chyba. Chyba ten największy. Już nie pamiętam. Chyba ten. Chociaż nie, bo tego nie było przecież. Nie, nie, tego nie było. Wydaje mi się, że tak. To był chyba raczej ten w 17. Salford. Muszę to sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że to był ten i miałem go. Był trochę nieporęczny. Ten był super, bo on generalnie ma możliwość taką, że możemy, tak jak w tych wszystkich mniejszych, obracać na prawo, na lewo, więc bardzo wygodnie się nim jeździ. Nie trzeba takich dużych później poprzeczniaków w nim robić, bo w miarę przejadę raz, dwa razy i jest wszystko zrobione. Im większy pług, tym więcej razy po prostu muszę później sam nadrabiać. Na głębosze jeszcze mnie nie stać pod względem właśnie tych koni, ponieważ one mają dużo większe zapotrzebowanie. Owszem, mógłbym kupić na przykład takiego, który ma 3,5, no ale ten ma przecież 4,9, czyli jest trochę większy. Jest tu jakiś, co ma 300, no, no widzicie, że te już mają dużo większe, z tych większych oczywiście mamy 500. Tutaj mamy 420, czyli na pewno kiedyś, ale jeszcze nie w tej chwili. Ten w ogóle jest ciekawy, w ogóle on może od razu nawozić. To jest w sumie coś, co może będziemy wykorzystywać. To fajnie wygląda, tego wcześniej nie było, nowa maszyna, myślę, że to spróbujemy, ale na razie kupujemy to, co mamy kupić, więc pędzimy po tego Tytana 18. No i kupujemy go oczywiście, tak jest, no ale przecież taki pług sam nie będzie jeździć. Tutaj mamy niby 300 koni. Zapotrzebowanie, mam jakiś traktor, który jest to w stanie obsłużyć, no ale przecież możemy kupić kolejny ciągnik. I pewnie, że przechodzimy do kategorii duże ciągniki. I tak, co by tutaj wybrać? Oczywiście, to tak sobie teraz układam tą historię, bo już wiedziałem dobrze, co chcę kupić. Chcę kupić tego New Hollanda, dlatego, że pasuje kolorystycznie. Nie, nie dlatego. Po prostu chciałem go kupić. W 17 New Hollanda miałem tylko tego starego, takiego jakiegoś małego, więc odmieńmy sobie trochę te ciągniki. Oczywiście bierzemy większy silnik i damy sobie do tego szerokie koła.
ale właśnie bez obciążnika. Nie wiem dlaczego już w tej chwili mi się mniej podoba obciążnik. On cały czas jest w sumie możliwy do dołożenia, więc nie ma z tym problemu. Zobaczymy jak będzie sobie radził bez niego, na pewno sobie będzie, bo czemu by nie. Dlatego kupujemy, ok, 254 1500 dolarów. Więc przejdźmy szybko do sklepu. Może jeszcze od razu walniemy mu jakiś obciążniczek, co wy na to? Będzie to potrzebne czy nie będzie? Pewnie znowu później one będą gdzieś tam stały, nieużywane, ale... Dobra, co tu damy ciekawego? Co tu będzie pasować? Tutaj jest jakiś taki... No jest dość duży w sumie. Myślę, że jakiś większy już musimy tutaj polować. Myślę, że ten agro, tylko ten czy ten? Ten ma 1100, ten ma 1500, oczywiście przypuszczam, że kilogramów. Te już są o wiele większe. Dobra, to weźmy sobie może takiego. Chociaż ten w ogóle jest taki fajny, czarny, ale jest taki brzydki. Dobra, o, tego weźmiemy. I tutaj damy color jet, albo kolor, jest tu taki New Holland na przykład. Jest, no i o, no i okej, kupujemy tego. Niech będzie pod kolor ciągnika. Więc najpierw sobie weźmiemy obciążniczek. Tutaj z przodu sobie go przyczepimy, będzie bardzo fajnie, elegancko wyglądał, tak? No, powiedzmy, że w miarę tak. Ok, podnieść się do góry. W sumie tu już pasowałby nawet ten większy. Powiem wam, że ten 2300 było, tak? 2300 kg. Ok, podpinamy jeszcze ten pług. No i już całkiem fajnie ten zestaw wygląda. I pędzimy od razu prosto. No i jak zwykle chcę przejechać, a tu jedzie pociąg i... wyrobiłem się. Na milimetry. Na milimetry się wyrobiłem, na szczęście się udało. Zawsze chcę przejechać, po prostu tak rzadko jeżdżę, przez tory przejeżdżam, a zawsze jak mam ochotę sobie przejechać, to musi we mnie palnąć jakiś pociąg, znaczy jakiś, no ten jeden konkretny, który tam jeździ. Ostatnio w ogóle jechałem z tymi trzema przyczepami, które tam służą do zawożenia tych buraków cukrowych. Czemu pojechałem tędy, jak miałem skręcić tam, dobra, pojedziemy inną drogą. Za drogą główną. No i przejeżdżam sobie tam gdzieś na skrót, oczywiście jak to zwykle, żeby za czasu zaoszczędzić, pędzę i w ogóle nie zwróciłem uwagi, nagle tak się gdzieś odwróciłem, bo tu trzymałem sobie to wóz, żeby jechać i tak się patrzę później na monitor, a tam mój traktor po prostu w powietrzu leci z tymi trzema przyczepami. Niestety tego nie nagrywałem, więc tam tego nie jestem w stanie pokazać, ale wyglądało to dość komicznie, szczególnie, że te trzy przyczepy się fajnie zahaczyły o ten pociąg, no... Dobra, mamy tutaj pole, na którym będziemy już właśnie sprawdzać maszynę kolejną. No i co? Jest większe, prawda? Jest dużo większe, możemy sobie tutaj tak ładnie podjechać. Jeszcze sobie w ogóle możemy obrócić na drugą... Nie, dobrze, dobrze jest. Nie, nie, co? Nie musimy poczekać, aż się obróci. Po to, żeby kliknąć jeszcze raz. No i obróć. O, elegancko, dobra. Jest obrócone, może po prostu dlatego nie mogłem obrócić od razu, że tam sobie obniżyłem ten ciągnik. No ale zobaczcie na samego New Hollanda i tą starą. On sam w sobie już jest większy. Już widać, że to jest potężniejsza maszyna. Zdecydowanie. Silnik, znaczy przód tutaj cały widzimy, że jest o wiele, wiele większy. No i jest z tyłu ogromny. No wydaje mi się, że tak no, drugie tyle, ten pług jest nawet więcej. Ten ma chyba 2 metry, a ten ma ile? 5,9 jakoś, tak? No dużo w każdym razie. Więc sorry, mała, ale musimy się z tobą na chwilę pożegnać. Czy to nie jest tak, że ja od razu polecę i od razu sprzedam ten pług, bo przypuszczam, że jak skończę tam sobie działać z tymi burakami cukrowymi, to po prostu od drugiej strony puszczę drugi pług, a jak skończę to robić, to wtedy pewnie go sprzedam. To bo po co trzymać, po co mają... W sumie właśnie w 19 jest to, że te jakby wszystkie sprzęty nie generują nam dodatkowych opłat, dlatego że możemy je sobie naprawiać wtedy, kiedy chcemy. Czyli nie ma tak, że... Ok, odpalamy pracownika. Nie ma czegoś takiego, że uwaga, mija 24, czyli tam 0000 i nagle nam pobiera za pola, za maszyny, za wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wygląda to w ten sposób, dobrze wiecie jak gracie, a jeżeli nie, to już właśnie będę kończył swoją opowieść, że maszyny, wszystkie tak naprawdę, jeśli chodzi o ciągniki, wszystkie osprzęty do tego, a także te, które... no w sumie tyle tak naprawdę, bo tam są niektóre, które generują nam jakby te koszty takie stałe, ale główne maszyny, które zabierały zawsze najwięcej kasy,
przynajmniej w 17, bardzo dużo później ta maszyna, jak było jakiś ogrom, to one mega kasy zabierały. A tutaj możemy sobie naprawić, po prostu wchodzimy w garaż i możemy sobie poszukać tego Fenda. On już jest trochę zużyty. Tutaj jest ten paseczek, no jest jeszcze na zielono, ale już jest trochę zużyty. My sobie przejdziemy po prostu przez garaż, no to tutaj mamy napraw, no i naprawiamy go w tej chwili za niecałe 300 dolarów, czyli no bardzo fajnie naprawdę. To jest na plus, podoba mi się to bardzo, bo to jest bardziej realne, jak coś się nam zepsuje, to wtedy naprawiamy. I ta kasa nie jest aż tak duża, oczywiście im droższa maszyna, tym więcej nam będzie tutaj wymagać tej naprawy. Co tu jeszcze, przyczepka, nie wiem czy ona w ogóle w jakiś sposób, ta naprawa jest potrzebna, jest bardzo tania, ale w ogóle nie wiem czy jest potrzebna w takim przypadku, o ile oczywiście nie chcemy mieć jakichś takich fizycznych modeli zniszczeń, gdzie te przyczepki w ogóle są tutaj. I to jest ta pierwsza, no tutaj ma po prostu jakiś taki lakier troszkę gdzieś złuszczony i tak dalej, no w tej chwili trudno mi jest pokazać, że ona jest po prostu cała brudna i usyfiona, ale mniej więcej na tym polegają zniszczenia właśnie w 19. O, tu już tutaj jesteś gotowy do drogi, więc odbieramy po raz kolejny. I teraz sobie już powiem wam w tym odcinku, że po prostu sprzedaję te buraki, bo mi się ich wszystkich nie uda nigdzie pomieścić. Zapełniłem cały swój silos, to jest też plus 19, możemy ziemniaki pewnie też, ale na pewno buraki możemy w silosie sobie przetrzymywać. Wcześniej tego się nie dało, no i oczywiście w tym tam jeszcze kolejowym, no już zapełniłem jeden i drugi, chyba 600 tysięcy kilogramów, litrów już jest, to trudno, resztę sprzedam po prostu i tak tego mega dużo w zapasie będzie, także przynajmniej to co już wydałem na zakup tych maszyn, znaczy na wypożyczenie właśnie ropy i tych wszystkich przyczep, za chwilę mi się zwróci, w sumie już się zwróciło, ale jak dokładnie to wszystko wygląda, to o tym się dowiecie, a raczej dowiemy wszyscy w kolejnym odcinku, bo jeszcze sam tego nie skończyłem robić i nie wiem ile na tym zarobię. Już powiem wam, że się zwróciło to, co wydałem wcześniej, także to jest taka mała zachęta. Zaraz, dobra, wrócimy się, znaczy zachęta, nie wiem co zachęta, po prostu macie ochotę, to sobie wbijcie następny odcinek, tam będzie wszystko ładnie rozpisane, wyjaśnione. Jest, ty już wracasz bardzo szybko, znaczy szybko, no 7 km na godzinę pod lekką górkę. Trochę więcej koni niż potrzebuje ten pług ma właśnie New Holland. Także propsy, wszystko wygląda elegancko. No to co, oglądamy sobie tutaj, jak to ten pług działa. Mamy jeszcze sekundkę w sumie, to ją wykorzystam do tego, że właśnie jak zacząłem nagrywać ten odcinek, znaczy jak miałem zacząć, to taki tam dzyń mi zadzwoniło i okazało się, że przyjechał pan kurier. Momencik, przywóz mi książkę. No, jak książka? No trochę mało prawdopodobne, ale właśnie sobie ją teraz otworzymy tutaj wspólnie jakoś, muszę tak, o, z tej strony chyba tak, o, coś takiego. Dlaczego w ogóle otwieram książkę na odcinku z farminga? W ogóle książka, gry komputerowe, co, o co chodzi, o co kaman? Otóż, znaczy nie miałem kamerki, bo to nie jest nic sensacyjnego w otwieraniu kartona, także sobie zrobimy tak, tak, się trochę odsunę. Uwaga, o czym będzie ta książka? Tadam! No dobra, widzę w kamerce w podglądzie już. Okej, okay. To jest książka właśnie coś takiego. Nie wiem, czy wy to widzicie w odwróconym, czy nie, czy wy to widzicie dobrze. No w każdym razie, e-sport, optymalizacja gracza. No jest to książka, która właśnie mi jest w tej chwili potrzebna. Mam nadzieję, że coś z niej ciekawego się dowiem. Po prostu w mojej pracy naukowej, jak to śmiesznie brzmi. No ale tak to sobie mogę nazwać. O, kamerka mi patrzy, lampka mi padła. Bardzo długo jej nie ładowałem. Dobra, otworzyliśmy sobie to. W tej chwili nam się zablokował, znaczy w sumie powiem wam, że... Wygląda ładnie, wygląda ładnie. Tu widzę, że już IM jest pokazany, w sensie spodek z IM-u w Katowicach. Co tu ciekawego jeszcze? Sprawność fizyczna, o, zasady gry, no dobra. Coś tu ciekawego, widzę, że już, no... Dieta i suplementacja w e-sporcie, serio. Jest taki rozdział. Dużo tu będzie, nie, dobra. Z tego jednak już widzę, że z tego skorzystam. Przykładowa dieta podczas zawodów. Ej, dobra, to jeszcze sobie to tylko przeczytamy. Śniadanie. 2 kromki chleba jasnego i dżem lub 2 kromki chleba razowego i 5 gram masła. 1 szklanka soku pomidorowego lub soku jabłkowego albo mleka odtłuszczonego z jedną drugą łyżeczki kurkumy. 1 pomidor, 1 marchewka, 5 do 10 nasion migdałów, 50 gramów siemienia lnianego i 1 jabłko lub 1 pomarańcz albo kiwi.
Jeszcze suplementy, multivitaminy i co? Witania ospała. Nie mam pojęcia, co to jest. 2 godziny po śniadaniu, no nie. Serio, nie wiedziałem, że takich rzeczy tam się dowiem. Będę czytać i będę zdobywać wiedzę, którą później będę musiał wykorzystać w jakimś tam takim pisaniu czy coś. Dobra, tu się nam New Holland zawiesił, więc ja tak w sumie siedzę i ględzę nie wiadomo o czym. W czym ja w ogóle teraz siedzę? W tym siedzę. Dobra, musimy mu zrobić miejsce, niech on sobie dalej działa. Lampka mi padła. Wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy, nawet książkę otworzyliśmy. Czas odcinka dobiega końca, a ja serdecznie was zapraszam do następnego, jeżeli macie tylko taką ochotę. Jak mi się taki słowotok odpalił, mam nadzieję, że rozumiecie to, co mówię. Ja sam nie wiem, nie dążę za sobą, ale dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i see ya!